Tutaj jak zawsze, jeden pracuje, żeby drugi mógł nagrywać. Przywieźliśmy zrębki do ogrodu. Kurczę, tu Adrian zrzuca na prandekę, którą później wykorzystamy. I mamy jeszcze przywiezione kartony z zakupia i kolejną prandekę. Ogólnie mamy dużo pracy. Sorry, pan motorem jechał. I teraz wam wszystko pokażemy na pewno. Siemka. Dzień dobry. Jak widzicie, ambient się zmienił. Jesteśmy u dziczej rodziny na działce. I będziemy tutaj działać w najbliższym czasie. Tak. A więc to, co widzicie za nami tu i trochę w tamtą stronę i w tamtą stronę, jest do ogarnięcia. To jest ogródek warzywny, który ogarniemy na zimę. Pozbieramy, co jest, bo mój tato wyhodował tu, z tego co widzę, marchew, buraki, fasolę taką ciemną, to wam potem pokażemy. I cukinie. Jeszcze są cukinie, pozdrawiamy, znalezione, nie kradzione. Teraz my będziemy zmagać się z cukiniami. I co? No i będziemy działać. Tak. Spróbujemy zaściółkować trochę wokół drzewek. Trochę odchwaścić, trochę przykryć na razie folią na zimę. I na wiosnę zobaczymy, czy będziemy próbowali tutaj też uprawiać wszystko pod jakąś słomą. Tak. No okaże się po prostu. No, na razie plan jest taki, żeby to trochę ogarnąć. Przywieźliśmy kartony, co już wam pokazała mi zrębkę. Co zobaczycie w sumie, bo to przywitanie. I kupiliśmy obornik, ale kupiliśmy taki w granulkach, bo... Niestety okazało się, że w okolicy ciężko załatwić. Tak, dokładnie. A nie opłacało się wieść. No, także... No działamy. I tyle. Okej, Adrian poszedł teraz oglądać maliny, które jak widzicie rozrosną wszędzie, bo wyszły poza... Tu jest taka obwódka. Tu jeszcze, a nie. Widzicie? Puste. Mamy więcej obwódnika, ale nie ma. I one wyszły wszędzie. Tu, tu, poza obwódkę. No i tutaj jest taki mały pasek, tu nic nie ma, tu są słoneczniki, które będziemy też pewnie uskuteczniać. No i dynie, które też będziemy wywalać. Następnie tu mamy pierwsze drzewko, nie wiem jakie to jest, rozkwinia albo coś takiego chyba. I pas chwastów. Tu jest pas marchewki. Chcesz jakąś wyrwać? Zobaczymy, co wyszło. Marchewki, której nie widać oczywiście. W chwastach. I kolejne drzewko. To ma kartkę, więc gruszka to jakaś chyba jest taka ciemna. Co, nie idzie? Marchewka. No dobra, to trzeba tą podkopać, łopatą będzie. Widzę, że tu już ktoś próbował. No. I też no dobra, to jutro zobaczycie, w sensie jutro, no, jak przyjdziemy tu po raz kolejny. Dzisiaj nie wzięliśmy. Ale są rozmucy, to dobra ziemia. No, to jest gruszka, co nie? Tak nie wygląda. Wiem. Tam ma kartkę, dlatego pytam. O, a to, co tu rośnie, to żółte, widzisz? Ktoś ostatnio to przesadzał do doniczki i mu normalnie rosło, na jakiejś grupce widziałam i to chyba się nazywa pantofelek Maryjki, czy coś takiego, Maryjny, jakiś taki w każdym razie. No, tu są buraki, które będziemy wyrywać niedługo. Adrian już wyrywa, będziemy robić słoiki, ale malutkie wyszły, co? U nas większe wyszły, nie? Na zadupiu. Dobra, idąc dalej. Tu jakieś kwiatki w ogóle widzę, polne powychodziły. I takie, o te, zobaczcie, jakie są piękne. Nie mam pojęcia co to, ale się dowiem. Piękne są. O, tu dynia nawet przez płot przerosła jedna. Są do sąsiadów. Widzicie ją tam. No i tu są jeszcze słoneczniki kolejne. Też do ogarnięcia. A tu ta fasola. I widzę, że nie jest wyzbierana w ogóle.
Nie wiem, nie zbierał chyba, bo tutaj jest taka fioletowa. No i tam są cukinie, które też pozbieramy. Jedna na pewno jest już dobra. Może dwie. I tam z tyłu później rośnie też jakieś drzewko, nie wiem jakie. Wydaje mi się, że morela. Figa, która w ogóle nie miała w tym roku owoców. I znowu maliny. Najgorzej będzie pewnie z tymi malinami, nie? Żeby je ogarnąć. A, i tu jest jeszcze, to też jest chyba morela. Chyba są dwie, jedna jest jakaś odmiana polska. Też te maliny są po sezonie, to może je skosimy. Jedna odmiana miała być polska, a druga jakaś tam inna, nie wiem. No to też wszystko sadził mój tato. Musiałabym go dopytać. To jeszcze jest taka mała dyńka. Nie urosła. No, także chwilowo to jest na tyle. Czy byś chciał coś powiedzieć jeszcze? Chyba nie. Jest gorzej niż myślałem. Co? Powtórz. Jest gorzej niż myślałem. W sensie więcej roboty niż myślałem. No, wydawało się, że wcale nie ma jej tak dużo. A tu macie widok na całość tego, co musimy zrobić. Czyli zaczyna się tu od płotu i jedzie do kolejnego pasa choinek. Nie jest dużo. Powierzchnia nieduża, natomiast roboty wręcz przeciwnie. Ja dzisiejszy dzień zaczynam od ogarnięcia buraków. Mam do przełożenia tutaj skrzynkę i będę obcinać te, co warto, te, co nie warto. Pójdą na kompost. Nie wziąłam nożyczek, więc sekator jest idealny do tego zadania. Nie wiem, tego też może ugotuję. O, widzicie, niektóre to są w ogóle takie, że nic z nich raczej no wyrosły, ale są takie. To więcej zachodu z obieraniem by było niż jedzenia w sumie. Że dzisiaj po działce wieczorem będzie działanie z burakami. Będę je robić do słoika na taką, wiecie, sałatkę. Surówkę, nie wiem. No na takie buraczki. Gdybyście się zastanawiali, co robię, kiedy skończę już buraki, to obcinam marchew, bo okazuje się, że tu wyszło jej całkiem dużo. Także dodatkowo, proszę, buraki, marchew, tam jeszcze leży fasolka, którą Adrian oto wyżarł ślimak. Fasolka, którą Adrian pozbierał, na koniec na pewno wam pokażemy, co zebraliśmy i ile zebraliśmy. Czego? Buraki przywieźliśmy jeszcze z Zadupia. Także szał, od razu jest szał. Dobra, działam dalej. Adrian działa tu z tej strony z chwastami i wyrywa. Tam odkładamy na kupę kompostową. Tutaj jeszcze nie jest nic ruszone, oprócz tego, że tą marchew wyrwaliśmy. Marchew, cukinie, słoneczniki i inne pierdoły. Ja na taczkę i tu już tyle ogarniam. O, także taka sytuacja. Zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie będzie grubo. Przy okazji dobiłam się do pietruszki. W sensie tak myślę, że to pietruszka po liściach. Ale zrobimy z wami wyciąganie, tylko ubiorę sobie rękawice, bo będzie mi łatwiej. Ups, jeszcze mi telefon wypadł. Tak.
A może to jest seler, a nie pietruszka wcale. Nie, pietruszka, ale marna. Niestety, ta jedna ładna. Natkę pietruszki chcemy? No nie wiem, no trochę możemy wziąć, nie? Dobra, spróbujemy na kompost na razie. Tam zostawię. Nagrywasz? Teren wokół dwóch drzew ogarnięty, aż dwóch. Także sypiemy tam trochę obornika granulowanego. Nie wkopujemy go, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby nawozić drzewa owocowe. Także tylko go posypię po wierzchu i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby powiedzmy opóźnić jego działanie. Potem na to karton i zrębka. No i tak wygląda na razie efekt końcowy. Jeszcze zostały dwa drzewa do wyściółkowania i kupa innych rzeczy. Tak więc dziś udało nam się zrobić tyle. Te plandeki jeszcze będziemy zdejmować, ja się pospieszyłam. Tu idzie Adrian i tu w tą stronę. Tam próbowaliśmy wykopać ten krawężnik, co nie jest łatwe. Może jutro zaczniemy znowu. Zobaczymy. I tam jest wielka kupa chwastów, jak możecie zauważyć. I tyle zrobiliśmy dziś. Pierwszy dzień odhaczony. Czy chciałbyś coś powiedzieć? Nie. Bo mi się cisną na usta same brzydkie wyrazy. Okazało się, że ten krawężnik nie jest krawężnikiem, tylko trzęsłem betonowym, który ma pół metra wysokości. Także jest i nie wiem, czy jest wbetonowany też, czy nie. Będzie fajnie to wyciągać. Ale chcemy się pozbyć dwóch. Tam, gdzie rosną te dwa drzewa, te krawężniki nie są nam potrzebne. One są tylko po to, żeby powstrzymać malinę, więc... A i tak ich nie powstrzymują. Tak, to jest swoją drogą. Więc tam, gdzie się teraz kończą maliny, tam będzie koniec tego. Jeżeli uda się to wykopać. No, jutro ciąg dalszy. Witamy was następnego dnia, a właściwie ja was witam, bo Adrian ładuje zrębkę na taczkę. Jak widzicie, tutaj ogarnęliśmy już. Zostało parę słoneczników, bo one jeszcze kwitną. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Cukinie, bo też mają jeszcze małe cukinie. Może tam potem podejdziemy. Kupa kompostu. Tutaj z tej strony zostało kilka dynia. Dwie dynie i tam jakieś takie kwiatki żółte. Więc na razie tego nie dotykam. Tu jest kupa chwastów. Wygarnięta z tego tu o... korytarza, nie wiem jak to nazwać. I tam trzeba jeszcze podsypać drzewka, obydwa. O, widzicie, tutaj są jeszcze cukinie małe i mam kwiaty nawet. No ale tutaj raz, dwa, tu widzę trzecia, tam jeszcze jest gdzieś zielona. No i tutaj te słoneczniki, morela z tyłu. Nie podsypana. Figa też jeszcze nie podsypana. To nie wiem, co to jest nawet, ale zaraz wam powiem. Morela też numer 2. No, też malutka jeszcze. Tu jest ta gruszka. Tu mieliśmy w planach wykopać ten krawężnik, ale się nie da, bo okazuje się, że jest zabetonowany z jednej strony i z drugiej. I będziemy to robić w przyszłości. W sensie po prostu nie teraz, kiedyś tam to ogarniemy. Tu gruszka chyba. Takie się na liściach porobiły. A coś tu nawet siedzi. O, patrzcie, widzicie to? Chora jest.
Ta gruszka jest chora, widziałeś? Jakie ma pod liściami. Maliny trochę je podcięliśmy, ale jeszcze nie do końca. Trzeba tam też będzie uporządkować. No i tutaj też podsypana. A tutaj mistrz ceremonii robi ścieżkę, żeby można było przejeżdżać. Taczką, bo źle się tu strasznie jeździ po tym, nie wiem jak to nazwać, tym czymś, no. No i tyle na razie. Tak, wysoki próg zwalniający, dokładnie. No i tutaj wysypuje Adrian. I tu jeszcze jedna dynia została, słoneczniki, które tam rosły, też już poszły. Wreszcie robimy to, na co najbardziej czekaliśmy. Czyli wysypujemy obornik. Ja wysypuję. Dostała mi się gówniana robota. A ty co tam poszłaś? No gadaj coś do nich. No, świeżego gówna się boisz, a suche to... Poliżesz nawet, nie? Nie boję się. Nie boisz się? A chcesz zjeść, to ci dam, za czyle jest jeszcze. Polisz tylko, dam ci 2 złote. Za 5. Dobra. Chyba będzie trochę dawka przekroczona. No bo to jeden worek jest na 40 metrów. No ale tamten worek przecież zużywałeś już wcześniej. No dobrze. Lepiej za dużo niż za mało. Tu się przyda akurat. A tu też? Możesz posypać. Mówiłem, tam nie stawaj. Tam się poddaliśmy z tymi płytami betonowymi, bo niestety są też wbetonowane. Na końcu każdej płyty jest wylany tak od serca i nie mam czym tego rozkuć. Więc na razie jeszcze zostaje tak jak jest. Pod tą cukinią też sypać, czy nie na razie? Co? Ja ona raczej tego nie potrzebuje teraz. Możesz tu wysypać jeszcze na tym pasku. Dobrze, jeszcze jest. Nasypałaś sobie? Skarpetki cię mam pachły. Zostawię dla ciebie specjalnie. Ale nie masz dzisiaj moich skarpetek ubranych? Nie, mam swoje. Dobry. Profesjonalny Adrian będzie psikał po raz kurwa setny, nie? Wiem, co chciałeś powiedzieć. Profesjonalny rozrzutnik do gnoju. Tak, dokładnie to.
Namocz trochę w ustach też może. Nie, nie bądź obleśny. No z kadru uciekasz. I teraz uważajcie. Mało coś. W drugim też mam. Dobra, dalej, rozkładamy. I tak oto z pięknego ogródka w dwa dni zrobiło się foliowe pole. Skończyliśmy. Poprzygniataliśmy. No i co ma być, to będzie. Oczywiście to nie koniec pracy jeszcze. Dopiero zaczynamy, prawda? Tak. Tutaj można stać? Tak, widać tutaj. Cię. Nie wiemy, czym będziemy to na wiosnę ściółkować. Albo sianem, albo kompostem. Zależnie od tego, co się uda dostać. Kompost raczej ze sklepu workowany, bo z kompostowni pod warzywa się nie odważy. I no, folia jest tylko na zimę. Spróbujemy jakoś trochę zdusić tych chwastów, żeby było mniej roboty na wiosnę. Czy to podziała, nie wiem. Wiem, że grubsza folia działa, ale koszt grubszej folii, no nie chcieliśmy wydawać kilkaset złotych tylko po to, żeby to przykryć. I wywalić? Tak. Co, jeszcze tutaj spory kawałek do ogarnięcia. Chyba będziemy zwijać jakiś kompostownik z palet, albo kupimy jakiś normalny, żeby wyglądał. To się okaże. No i tyle. I tyle. I będziemy działać, więc na pewno jeszcze tu wrócimy. To nie ostatni odcinek stąd. Tak. Jak to nazwiemy? Dziki nie na zadupiu, tylko w dupiu. W dupiu. No to możemy się pożegnać od razu już, nie? Tak, do widzenia. Widzimy się kiedyś, pa. Bajo jajo.